Ostatnie wolne mieszkania na zamkniętym osiedlu gimnazjalna w Końskich w nowym budynku z tego roku. Powierzchnia 68,57 m2. Nowoczesne budynki, doskonała lokalizacja, cena 6200 zł za metr. Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz, telefon 722 012 002. Już niebawem kierowców czekają spore utrudnienia w centrum Końskich. Ruszy bowiem budowa nowego, dużego ronda w centrum, ale zadanie obejmuje też drogi dojazdowe do niego. W sumie wielki remont kosztować będzie nieco powyżej 6 300 000 zł. Gmina Końskie złożyła skuteczny wniosek o dofinansowanie na przebudowę tego skrzyżowania. Uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Wsparcia Przebudowy Dróg Lokalnych. Ogłosiła przetarg i rozstrzygnęła go. Jesteśmy po umowie z wykonawcą i tak naprawdę w tej chwili wykonawca zdaje się, że kończy przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego. A to oznacza, że roboty na skrzyżowaniu dróg Iwo Odrowąża, księdza Granata, Piłsudskiego, Zamkowej, a także Mieszka I rozpoczną się lada dzień. Temat pojawił się na ostatniej sesji Rady Miejskiej, ponieważ radny Ernest Kruk dopytywał o pogorszony stan ulic w centrum po zakończeniu robót związanych z rewitalizacją. Jak się okazuje, ulice te będą remontowane w ramach budowy nowego ronda, bo samo zadanie obejmuje też dojazdówki do niego. Zakres przebudowy skrzyżowania obejmuje również odcinek ulicy Księdza Granata, czyli ten odcinek do ulicy Pocztowej, a samo skrzyżowanie zaczyna się od ulicy Zamkowej, od skrzyżowania z ulicą 16 stycznia poprzez ulicę Zamkową do Mieszka I i kontynuacja do ulicy praktycznie Spółdzielczej do przejścia dla pieszych. Tam się kończy zakres przebudowy tego wnioskowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 749 z naszymi drogami. Jednocześnie samorządowcy deklarują, że kierowcy nie powinni szczególnie mocno odczuć utrudnień w centrum miasta. Realizacja tego zamierzenia zakłada utrzymanie ruchu w trakcie inwestycji, czyli nie będzie wyłączenia tych odcinków dróg objętych przebudową na czas realizacji inwestycji. Być może będą epizodyczne, krótkotrwałe, tam gdzie będzie potrzeba zatrzymania ruchu na czas wpięcia się instalacyjnego, ponieważ elementem przebudowy będzie wymiana fragmentu awaryjnego wodociągu od ulicy Iwo Odrowąża w ulicy Zamkowej aż do skrzyżowania z ulicą 16 stycznia. W ramach remontu niejako poprawione więc będą ubytki powstałe w związku z pracami związanymi z rewitalizacją centrum. Stan tych dróg będziemy mogli oceniać dopiero po wykonaniu tej inwestycji. Zakładam, że on będzie taki, jakiego oczekujemy, dopasowany do całej reszty. Cała przebudowa kosztować będzie nieco powyżej 6 300 000 zł, z czego 4 200 000 to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.